Chyba tak. Przeżyj, 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 przeżyj. Jest! Jak mnie wzięły w ogień krzyżowy, skurczysynki. Idą do ciebie wszystkie, więc ja idę plądrować komisariat. Kurwa, zgasł samochód. Tylko tam nie padnij przez to, że... Nie no, jeszcze trzymam od nich z daleka. Dobra, myślę, że odjeżdżam. Dobra, jakby większość już odciągnęłeś, muszę się zająć tylko tymi w środku. Chyba zmienię sobie broń. Dobra, jak splądrujesz, to mów, to podjadę po ciebie. Jakby dopiero weszłem od strony garażu. Kurde, drzwi zamknięte. O, jako horda! O kurwa! A nie powiem, jesteśmy lekko mówi... Kurwa, czemu przejeżdżasz obok mojego komisariatu? Bo zbieram wszystkie inne. To ja się nie mogę pokazać, bo... No nie, nie pokazuj się. Ja cały czas ściągam. To ty alarm włączyłeś? Nie, ja tylko trąbię. No to gdzieś włączył się alarm. Odjechałeś gdzieś, ty? Tak. Bo mamy problem i nie wiem, czy... Kurwa. Wiesz, że moglibyśmy to zlutować, ale nie mamy młotka. Ale co? Bo żeby wejść do pokoju z bronią, potrzebuję drzwi rozmontować. Ja nie mam młotka. Mam polecić po młotek? Jak dasz radę? No dobra, tylko muszę wykręcić jakoś, bo na pewno tam tą samą trasą nie przejadę, zapomnij. Jakby tyle, ile ich tutaj jest, to się zastanawiam, czy do mnie nie spróbują wejść. Jak spróbują do ciebie wejść, to jesteś trupem. I poitam, jak masz. Wtedy wyjmuję strzelbę. No strzelba ci nie pomoże, chłopie. Zapomnij. Jakby tutaj niby tyle ich przechodzi, tylko przechodzą przez budynek policji, nie? Mhm. To tędy, którędy ty powinieneś iść? W sensie jechać? Chyba jakiś mnie zauważył. Znalazłem jakiś warehouse i próbuję ogarnąć... Kurwa, ugryzł mnie jebaniec! Nie zauważyłem go, zagadałem się. Kurwa, ile ich tu jest? Dobra, żaden mnie nie zauważył, ale wolę nie wychodzić. Jak możesz, to ogarnij młotek i... przyjedź. Tylko od razu mówię, nie? Jak przychodzisz, to kurwa na tajniaka od garażu. Na razie cała horda do mnie przyszła, a mam przejebane, oj! Za baza nasza. Dobra, po samochodzie niestety. A co ty gdzieś pod naszą bazę jechałeś? Tak, chuja, gdzie jestem? Nawet nie wiesz, gdzie jesteś? No jestem daleko i to jest problem. Bo nad tym młotkiem ubolewam. Aktor, ja staram się przeżyć. Na razie nawet nie mam samochodu. Oh fuck. No, chyba niedługo się skończy moja historia na tej postaci. Hmm.
Dobra, nie wiem, ale ja stąd idę chwilowo. Wyjdziesz ty w ogóle? Wyjdę, popchnąłem zombiaki, przechodzę sobie przez las. Próbuję je zgubić. A co tam wylutowałeś tak w ogóle? Głównie... W sensie muszę wrócić po młotek, bo nie mogę, bo drzwi z głównym zaopatrzeniem są zamknięte albo na kartę, albo na klucze, których nie mogę zebrać. Więc mamy dwie opcje. Albo wchodzimy tam na skradaka, albo głośniejsza opcja, próbujemy je wszystkie wybić. No to raczej nie wchodzi w rachubę. Czyli lecę do... Tylko jak ja wrócę, jak jestem, kurwa. Możesz spróbować dotrzeć tu, gdzie jestem, bo tutaj mam jakieś jedzenie. A masz tam młotek jakiś podstawowy? Kurwa, ten się młotkiem przejmuje. Tak, bo tylko to mi jest potrzebne aktualnie. Człowieku, ja prawie nie przeżyłem tego, a ty mnie tu o młotek prosisz. O, jakiś fajny sklep, zajrzę sobie. Teraz sklep go zainteresował. Wygląda jak biuro, ale... Może w biurze jest młotek? Ale czy ja tam chcę wchodzić? No nie chcę tam wchodzić, ale... Ale aż się proszę, żeby mnie tutaj coś zaatakowało. Dwa brudne bandaże, świetnie, kurde, świetnie. Oj. No to co, no to próbujemy oczyścić teren. Najpierw to ja będę próbował przeżyć i tyle w temacie. A co, sposób po aucie? No. Akurat moim autku, w którym, kurwa, wymieniałem siedzenia. To ci poradzę. No to się módl, żeby tutaj znaleźć jakiegoś ciekawego wana. Tu, gdzie teraz jestem. Bo chodzę tu wokół samochodów, może gdzieś tu klucze będą leżeć. No ja tu widzę jakieś samochody, ale nie wiem, czy cokolwiek z nich ugram, szczerze powiedziawszy. Zobaczmy, może w tym będzie. Klucz, uhu. Jedziemy. Masz samochód? I to wana. O kurde. Zapalamy, dyn, 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 kurwa, jedziemy. Zabieram i jadę stąd. Wana, więc będzie w co pakować rzeczy. Nie ma kluczyków w tym. Tylko muszę wybrać drogę, gdzie ty jesteś. Ty jesteś tu w tych domkach. No jestem, jestem. Walczę z kolejną hordą. Dobra, zapaliłem już. Myślałem, że nie zapali. Jak chcesz podwózkę na szybko? No ba. No to czekaj. To czekaj, robię tutaj objazdówę wokół tego. Mam tu jeszcze jakiś samochód, spróbuję. Ale nie ma kluczyków. Dobra, jestem wokół tych kamperów, co tam jest. Nie kamperów, tylko tych, wiesz, małych. Tu jest wjazd w rajeczego. Klucz nastawny. Siadisz? Czekaj, sprawdzę, czy przypadkiem te samochody nie są na chodzie. Tylko ruchy, bo trochę ich tu idzie. Aż tak? No trochę. Ile ich tu idzie? Nie wiem, 10? Wyłącz silnik, mi pomóż. Jest za dużo samochodów, żeby nie było kluczy. Tam też trochę ich było. Tylko wsiadłem do... Pierwszych, lepszych. Kurwa, nie! Zagryzujcie. Tak, prawie.
O, nie. Fuck, nie, umieram. Umieram. Pilnować twoich zwłok. Czekaj, próbuję się jeszcze ratować. Czekaj. Nie ma chuja, umieram. W samochodzie jestem. Nie. Udało ci się przeżyć przez 11 dni 5 godzin. Z twoich rąk zginęło 279 zombie. Jaki pech. No nie mogę. Jaki kurde pech. Dasz radę tą chwilę pogarniać? Ile to, w sensie nie wiem, wybiję właśnie połowę. Właśnie sobie lutuję. Jakby, no, ty sobie musisz lut odebrać. A ja tu siedzę, chodzę. Spatrzę, czy coś, ktoś coś ciekawego ma. Widzę, że ktoś tu ma ciekawą chyba opaskę na głowę. Ale jestem zły. Bandana na głowę, nie, nie. Myślałem, że to się da założyć oddzielnie. Nie sprawdzałeś wszystkich samochodów, co nie? W sensie, czy mają kluczyki? Sprawdzałem. A z, nie sprawdzałeś tego, z, czy na ziemi coś leży? Nie. To ja pochodzę, popatrzę. Ale jestem zły. A przez co padłeś? W sensie... Zagryzły mnie. Znaczy nie, nie chodziło mi o sposób śmierci, tylko co, żeś się gdzieś wjebał do jakiegoś budynku i... No tam na dole. Otworzyłem drzwi, tak, otworzyłem drzwi i od razu się na mnie rzuciły. Ty jesteś w tym pokoiku, tym... Nie, ja jestem pod samochodem. Kurwa, ja... Jak ty się znalazłeś pod samochodem? No bo wsiadłem do samochodu, próbowałem się jeszcze ratować. Ale już śmierć z wykrwawienia. Tak, nie zdążyłem się zabandażować. Czekaj, czy ty wsiadłeś do tego mojego czarnego vana? Tak. Bo widzę, że tu właśnie jakieś zwłoki leżą. No. Ja odjeżdżam, żeby... Dasz radę po mnie przyjechać, czy nie bardzo? Daleko jesteś? A nie, kurwa, ja jestem na tym. Pizduj w naszej bazie. Możemy a zostawiłem kluczyki. Możemy zrobić tak, że podejdź pod tą taki teren, gdzie jest ten taki jakby gdzie masz ten taki bar wielki, nie? Pierwszy aha, bar. Aha, wiem. Ja tam już jakoś podjadę. Ale jestem zły na siebie, kurde. Tylko czekaj, zaznaczę sobie na mapie, nie? Żeby pamiętać. Umarłem z głupoty, a mówiłeś, chodź jedziemy, kurwa, mogłem jechać. A no widzisz, raz kurwa powiedziałem coś mądrze. Mogłem jechać. Tylko ja to senność mam. No ale muszę po zwłoki ten ruszyć niestety. To da. Czekaj, kurwa. Skręciłem. Więcej ich tu matka nie miała. Zombiak się zapałętał tu. Ej, idź sobie. Staram się tu jakoś je wymijać, ale ich tu jest za dużo. Won. Było, że to ja znowu umarłem. Raz mi się zdarzyło, raz. Raz, a nie dwa? No dobra, nie, w tej grze chyba nie. A nie dwa? Nie dwa? W tej grze chyba nie.
Nie, no bo przeżyłem 19, nie, 10 dni czy 19 dni, coś takiego. No i nadszedł wyrok. Oj. No cóż, co mogę rzec? Nic. Mi się pić chce świetnie, napij się z kałuży. Zahamowałem dosłownie tuż przed tym słupem. O, ty jeszcze daleko jesteś. Ty mówisz o tym Smoky Salon and Restaurant? No, to co masz dosłownie, bo kurwa truknąłem przez przypadek w kotku. Wszystko do mnie leci. Wszystkie na mnie lecą. Łozębiek. Ja przez ciebie przypadkowo też kliknąłem. Chuj, muszę biec. Nie masz samochodu? A jak myślisz? Rozjebały ci go? Nie tyle co rozjebały, co zablokowały. No to jeszcze byś odjechał. Próbowałem. Ja hordę przepchnąłem. Ale bandażuję szybko te rany i biegnę. No to w sumie już po ptokach, no. To po ptokach. No, muszę teraz się dostać na piechotę tam. Nie mamy kluczyków do samochodu. Ja tam samochód zostawiłem, bo jakby dla mnie ważniejsze aktualnie są itemy, no nie powiem. Już kij z samochodem. Ja sobie wino piję przez drogę i mnie zombiaki gonią. Już kij z samochodem, a... O, najedzony. Na rauszu. Ale mam tulipana przynajmniej. Mi akurat w nogę ugryzły i mam teraz wolniej biegam. A akurat teraz jak sobie leciałem przez wyludnione miejsce, to na mnie kurwa nic nie leci, pusto. Uuuu, ile zombie. Parkour. Ja chodzę na jedzenie, liczę. Dobra, zwykły cukier idę jeść. Kurwa, ile zombiaków, ale się wjebałem. Ej, serio, mega dużo ich tu jest. W tamtej grze tyle ich nie było. Ciężko nam będzie. Idę chodniczkiem, nie przejmuję się. A ja walczę o życie. Mnie gonią te skurczysynki, ale... Jakoś tak na wyjebaniu tym razem. Mam tylko bourbon, jeszcze dwie sztuki. O kurwa, dobra, tu ich jest sporo. Ja jestem obok tych hangarów. Których hangarów? Tych, co tam mnie... przeszukiwaliśmy. No to zobacz, gdzie ja jestem.
Ty to tam lecisz po swojej temie, ja lecę do bazy. Ja już mam szczery Zabiłeś przypis. mojego trupa, tak? A w ogóle miałem go zabijać? On pod samochodem sobie leżał. Ale był nieżywy? Był nieżywy. No to dobrze. Nic tam nie tykałem, zombiaków też nie powinieneś mieć. Więcej ich tu nie mogło być. To chyba tylko dzięki mnie. No to dziękuję, że teraz będę musiał przez lasy uciekać, tylko żeby do naszej bazy nie poszło. Jest zabity dechami, wszystko wyluzuj. O kurde. Ja wiem, biegnę. Ale szczerze, wyprawa skończyła się lekką kraksą. Mało powiedziane, że lekką kraksą. Myślisz, że dałoby się jakąś tak nogę tutaj czymś tak ustawić, Usztywnić? żeby... No jest splint. Wiesz, czego można go zrobić? Teraz ci nie powiem, bo jestem w stanie krytycznym. Krytycznym, że kurwa zdrowie ci leci, czy nie, że... że uciekam przed zombiakami. W taki sposób. A pomyśl jeszcze z dobrej strony, mamy jeszcze drugi samochód. No ale nie miałem do niego kluczyków, chcę ci tylko przypomnieć. A nikt z nas nie ma perek włamywacza. No właśnie. Bo tak to moglibyśmy sobie nawet bez kluczy jeździć. Uuuu! Dobra, metalowy pręt mam. Ledwie mogę biec. Muszę znaleźć jakąś miejscówkę. O kurwa, ile ich tu jest! Uuuu, spierdalam stąd. No to ja idę sobie czytać książeczki o gotowaniu. Jak ci powiem, to pójdziemy spać. A co, ty idziesz do jakiegoś domku? No muszę, bo już mam duży wysiłek. To raz. Jestem mega przerażony. To dwa. Dobra, to ja się samochodami tu pobawię. O kurwa. Powymieniam, powykręcam. Jestem w bazie. Jestem już przy tym miejscu mniej więcej. Pamiętasz, co mówiłem, że to jest jakiś hotel? O, ja pierdzielę. Parkour jak w Denklajcie, pyk. Kurwa, wdarły się. Sukinkoty.
Na każdym kroku muszą być zombie. Na każdym. O, shit. Że powiedziawszy, nie wiem, jak to się skończy. Nie mam pojęcia. Jest ich tyle, że o matko, naprawdę. A ja sobie siedzę w Wikipedii. Bo zomboidzie. Patrzę w innym. Patrzę sobie mechanikę, spawanie. Żeby tu były kluczyki w środku, proszę. Nie mogę biec. Dobra, z tego nic się za dużo nie dowiem, bez maski. Niestety nie ma. No kurwa, cała horda idzie znów. No to chyba nie przeżyję tego. No, czyli co? Czyli no, nie będzie. Już nawet nie mogę przejść przez siatkę. No, przelazłem, ale kurwa, po drugiej stronie też są zombiaki. Ja pierdzielę. Weź ty się jeszcze trochę ogarnij, chłopie. Dobra, wlazłem do lasu. Może ich tu zgubię. Kurwa, nawet w lesie, naprawdę? Dobra, muszę się bronić, nie mam innej opcji. No nie, idzie kolejny. Nie mogę trzech zombiaków nawet zabić. Idzie czwarty. Ale chujnia. Dobra, ugryz mnie. No jeszcze więcej was tu. Dobra, to ja się zaczekam na znak. No jest jeszcze szansa, że ja to przeżyję, ale mała.
Bardzo mała, ale jest. Kurwa, kolejna horda.